Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Konti w krótkim materiale dotyczącym nadchodzących zmian w roadmapie Songs of Conquest. Jak wiecie lub nie wiecie, niedługo miało wyjść DLC Rise of... zapomniałem nazwy, w którym miała być nowa kampania, jakiś tam nowy powiernik i jakieś tam inne rzeczy. Aczkolwiek twórcy wychodząc naprzeciw potrzeb, oczekiwania. Tego, co by gracze chcieli dostać, zmienili troszkę roadmapkę. Nie będzie w tej kampanii w najbliższym czasie, nie będzie nowego powiernika, aczkolwiek na zimę tego roku będzie Vanir, czyli nowa frakcja grywalna. Tak, wszędzie ludzie proszą, pytają, kiedy nowa frakcja, kiedy nowa frakcja, kiedy nowa frakcja. Tak więc twórcy postanowili zmienić plany i już tej zimy. Czy w tym roku, czy początkiem przyszłego, nie do końca jest to wiadome. Aczkolwiek z racji tego, że zima zaczyna się końcem grudnia, praktycznie więc małe szanse, żeby w ciągu tego tygodnia, czy tam dwóch zimy w tym roku miało się to pojawić, więc przypuszczam, że bardziej początkiem przyszłego roku otrzymamy Vanir, nową frakcję oraz artefakt sety, nowe konkurs mapy i wyjście gry na PS5 oraz Xbox Series w lato 25 roku. Dostaniemy Roots, czyli kolejną frakcję, które były oczywiście już zapowiedziane dawno, ale były. I kolejne jakieś usprawnienia dotyczące gry PvP oraz Koopa. Kolejne nowe mapy oraz port na iOS i Androida, czyli będzie można na telefonie sobie popykać w Songs of Conquest. Zima 2.25, nowa frakcja. Która będzie dopiero e, wyszczegółowione, coś więcej, jakieś daty, jakieś szczegóły na domowej frakcji. E, tutaj kolejna informacja: TBD, czyli też nie wiadomo, co tam mają w planach. Kolejne mapy i niezapowiedziana e, e, nie platforma. Czy to będzie Switch, czy to będzie, no nie wiem, co innego mogłoby być, więc myślę, że to może chodzić o Switcha w tym przypadku, bo ja też osobiście męczyłem trochę w komentarzach na Twitterze. Kiedy Switch, kiedy Switch, kiedy Switch? Więc jest duże prawdopodobieństwo, że może będzie to Switch, a może to będzie następca Switcha, potocznie nazywany Switchem 2, e, tudzież może taka nazwa faktycznie będzie. No, w każdym razie już niedługo, myślę, że w ciągu najbliższych kilku, trzech, czterech miesięcy powinniśmy dostać Vanir oraz artefakt i premierę gry na właśnie PS5 i. Xboxach Series. Wyniki ankiety odnośnie cen. Za ile DLC ma być? 34% najwięcej, czyli ta najniższa kwota 5 prot dolarów. Zaraz za nimi 33,6% kwota 6 dolców. 7 dolców, 18,1% i 8 dolców, 14,4% głosów. 10 tysięcy svar. Nie wiem, czy SWAR to jest człowiek, ludzi i tak dalej w języku norweskim. To norweski, tak? Czy szwedzki, szwedzki, szwedzki. swedish word svar. Więc nie wiem, może to jest człowiek, może to są ludzie i tak dalej, jeżeli chodzi o. Tyle osób wzięło udział w ankiecie. Tu już przedstawiłem właśnie to, co będzie w najbliższym czasie. Miało być tak, że w przyszłym roku miało wyjść właśnie Vanir i Rucz jednocześnie. Ale z racji tego, że sporo czasu trzeba poświęcić na zaprojektowanie, stworzenie nowej frakcji, nowych wilderów, nowe jednostki, może również jakieś nowe zaklęcia się pojawią, w związku z tym, kto wie, może jakiś na przykład nowy typ esencji wraz z nowymi frakcjami, to już są moje takie dopowiedzenia tutaj, więc nie wiadomo. Wraz z frakcją Vanir wejdzie również biom taki śnieżny. No i tu mamy przykład takiego ziomka, który będzie takim wikingiem trochę. Ogólnie frakcja wanirów to jest mocno nastawiona na właśnie wikingów, na jakieś takie trole, czy coś w tym stylu. Więc to będzie połączenie prawdopodobnie takiej frakcji, jakichś takich troli czy innych stru, z ustrojstw z wikingami. No, można się zapisać do naszego newslettera, czyli w sensie no, do newslettera ekipy Lava Potion, e, i wziąć udział w losowaniu klucza do vanirów, do nowej frakcji, do nowego DLC, które ile będzie kosztować, no ciężko stwierdzić, gdyż e, no, według ankietowanych teoretycznie powinno to kosztować między 5 a 6 dolarów. E, to też ankieta była oczywiście w związku z tym poprzednim, w tą poprzednią formą tego DLCK, a więc w związku ze zmianą no, mogą tu pewnie pójść w kierunku jakiejś takiego nie wiem, jakiś taki po prostu po środku wybiorą coś. No zobaczymy. No w każdym razie powiem szczerze, dla mnie jest to zdecydowanie Przyjemniejsza informacja, że tej zimy dostaniemy nową frakcję grywalną, a nie dodatkową kampanię i jednego powiernika, z tego względu, że no nowa frakcja da nam odgroma nowych możliwości gry. Zwłaszcza, że niedawno została wydana aktualizacja, która wprowadziła klasyczny tryb zmiksowania frakcji, więc możemy grać tak jak w hieroskach łączyć sobie jednostki różnych frakcji, co daje bardzo dużo możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o strategię, o taktykę, o przede wszystkim o generowanie esencji, a co za tym idzie o wyużywanie zupełnie nowych kombinacji zaklęć z innymi jednostkami, także na przykład będzie można sobie grać jakąś postacią, bo tam przykładowo Ravenfire z Arleonu, która ma specjalizację w strzelających jednostkach i tak dalej, I do tego dołączyć sobie Ewdry albo z RANów, albo na przykład, bariańskich muszkieterów, którzy jak wiecie, są dość mocni. Dodatkowo można też rekrutować neutralne jednostki w postaci bandytów w takich obozach neutralnych I, i, i w przyszłości pewnie pojawią się też inne, bo ze starej mapy była też informacja o jakichś żywiołakach, które też będą jako jednostki neutralne. Tak więc, no, brzmi to jak najbardziej dobrze, według mnie, i bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęli, bo kolejna kampania. Już frakcjami, które mamy, to przejść raz i zostawić. A dodatkowa frakcja daje nam zdecydowanie więcej możliwości regrywalności, i tak dalej. Więc świetna sprawa. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach, czy czekacie na wanirów. Ja bardzo mocno czekam na kolejne, każdą nową frakcję, która się ma w grze pojawić. To ja bardzo mocno czekam. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych materiach. Zapraszam na streamy. Trzymajcie się. Cześć.